Pani Dorotko, jest Pani organizatorką tej akcji w Koszalinie, by nie opowiedziała, jak to się odbywało, ile się szykowaliście, ile trwały te próby, no i jak wyszło ostatecznie? Próby zaczęłyśmy miesiąc temu. Wcześniej oczywiście trzeba było zorganizować miejsce, w którym może się odbywać, mogą się odbywać. Oczywiście udało mi się to zorganizować poprzez bardzo dobrą współpracę z prezesem spółdzielni, w której mieszkam. Także próby odbywały się w koszańskiej spółdzielni mieszkaniowej na Skarpie i w klubie osiedlowym. Także to był bardzo dla nas taki, można powiedzieć, plus, bo mieliśmy otwarte drzwi i mieliśmy gdzie ćwiczyć. Natomiast problemem oczywiście była też nauka, ale studio OFF, które w tamtym roku nas wspierało, również wyraziło zgodę i prowadziliśmy próby pod okiem pani Julii Jędros. Próby, na próbach były panie i panowie, także to mieszane, można powiedzieć, towarzystwo. Wspierał nas również Uniwersytet Trzeciego Wieku, Forum Kobiet, jak również osoby z miasta, które dowiedziały się z telewizji. Bo muszę wspomnieć, że telewizja Max również nas wspierała, bo redaktorzy też tańczyli. A proszę mi powiedzieć, pani Dorotko, frekwencja w tym roku była nieco większa. Uważam, że świadomość cały czas rośnie, ale to też dzięki temu, że media są przychylne temu tematowi. W mojej ocenie coraz bardziej media propagują fakt, że przemoc jest. Zresztą przemoc jest również wszędzie, wszechobecna, więc również można powiedzieć, że w naszym takim otoczeniu bliższym, czyli i w pracy, i w domu, i na ulicy, i w szkole. Także jest to temat, który należy poruszać. Dlatego ten protest, który objął 34 miasta w Polsce, jest wszechobecny i dzisiejszy dzień, można powiedzieć, był takim dniem, w którym naprawdę w radio słyszałam, że ta akcja jest, ta akcja się toczy i w Trójce, i w Jedynce, i w naszym lokalnym radiu również była mowa o tym. Pani Doroto, Pani organizuje to. Coś Panią tknęło, żeby to zorganizować, żeby pokazać, że ten problem istnieje. Co to takiego było? Czy mnie tknęło? Ja po prostu jestem kobietą i odczuwam, mogłabym powiedzieć, że jestem narażona na przemoc na co dzień. Właśnie poprzez smokanie, czy też zaczepianie, czy też w różnych miejscach, kiedy po prostu jestem w sklepie czy na ulicy. Zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście teraz potrafię zareagować, natomiast kiedyś było różnie. Po prostu można powiedzieć, że się peszyłam, że odwracałam głowę i prawie, że uciekałam. Także czy też w szkole, bo wiadomo, że wśród dziewcząt też jest taka sytuacja, że są przemocowane, ale i również dziewczęta, można powiedzieć, atakują czy też przemocowują chłopców. Więc tutaj nie chodzi tylko, że głównie prawda, są sprawcami mężczyźni czy chłopcy. Generalnie przemoc współistnieje w naszym środowisku, ale w tym roku dedykujemy przemoc w stosunku do kobiet i dziewcząt, ze względu na to, że przemocą obejmowane są kobiety w 90% ponad. Mówi Pani zareagować. Jak zareagować? Co robicie takiego, żeby spłoszyć? To znaczy nie spłoszyć, to zależy od sytuacji, bo wie Pan, jak się idzie ciemną uliczką, to najlepiej nie reagować, tylko czym szybciej uciec. Natomiast w sytuacji, kiedy jest to w autobusie czy w kawiarni, po prostu nie życzę sobie, żebyś tak do mnie mówił. No po prostu zareagować, jeżeli już bym powiedziała jeszcze lepiej, bo jest tak zwane molestowanie w przestrzeni publicznej i na Kongresie Kobiet można powiedzieć, że zwracałyśmy uwagę na to, jak trzeba się zachować, więc również uczestniczki Kongresu Kobiet zwróciły uwagę, jak one by odpowiedziały, więc są różne odpowiedzi, nawet dość ostre. A mi się jakaś dziewczyna na przykład spodoba, tak? I ja chcę ją poderwać, no i powiem jakieś miłe słowo, zaczepię, tak? To już jest ta przemoc? Nie, no wie Pan, jeżeli chcę nawiązać kontakt, to oczywiście jest to miłe, bo tak samo kobieta ma prawo nawiązać kontakt z mężczyzną, natomiast przemoc to jest złe słowo, to jest zły dotyk, to jest złe zachowanie, także nie można mylić z przejawem kurtuazyjnym, czy też kulturalnym, czy też podaniem, nie wiem, kobiecie krzesła.